ostatni druk z serii mieszkaniowej, przyjęcie polityki mieszkaniowej gminy miejskiej Kraków, projekt prezydenta, druk nr 877. Bardzo proszę Pani Dyrektor. Szanowni Państwo Radni.
Ja tylko powiem tak, tutaj pan Piotrek jest, więc chciałbym, żeby pan też zrozumiał, że zarówno w tym wypadku gmina, czy prezydent, pani prezydent, czy radni, po prostu czy pracownicy, wszyscy mamy na uwadze, żeby problem mieszkań, nie tylko komunalny, ale problem mieszkaniowy w Krakowie był na najlepszym poziomie. To jest jakby ogólne i chyba wszyscy jesteśmy jakby co do tego zgodni. Proszę naprawdę wierzyć, że jesteśmy co do tego jakby przekonani, że ten problem leży nie tylko po stronie środowisk, w tym wypadku strony okrągłego stołu, czyli strony społecznej, ale również jest w interesie i gminy, i w tym wypadku wszystkich pracowników, mówiąc krótko, urzędników. Ale jak mówimy o polityce mieszkaniowej, to każda polityka musi zakładać finansowanie, czy sposób finansowania. Jeżeli nie ma pieniędzy, można sobie robić różne polityki, ale ta polityka nie zostanie zrealizowana, jeżeli nie będzie pieniędzy. W związku z tym doskonale wiemy, że pieniędzy w gminach brakuje. W każdej gminie tylko brakuje. Zresztą mamy przykład odnośnie Krakowa, jak skarbnik tutaj nam przedstawia, że jesteśmy w pewnym kłopocie, ponieważ skarb całego kraju ten kłopot finansowy istnieje. I dlatego nie uzdrowimy nigdy sytuacji budownictwa mieszkaniowego w gminach, jeżeli nie będzie po pierwsze Narodowego Programu Gminnego, ja nie lubię nazwać komunalnego, Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego. Taki program musi być, że tak powiem, w jakiś sposób zaprojektowany, przyjęty przez Sejm i później wdrożony, ale taki narodowy program musi mieć za sobą współfinansowanie tych działań poprzez samorządy. Nie można tylko powiedzieć, że gmina ma zabezpieczyć podstawowe funkcje mieszkaniowe, nie dając z tego tytułu żadnych pieniędzy i mam nadzieję, że nie będzie to dawało, tak jak w przedziale edukacji, o których Sławnik dzisiaj mówił, że po prostu te pieniądze nie wpływają we właściwych kwotach. I jeszcze jest druga rzecz, że musi również powstać Państwowy Program Ochrony Praw Lokatorów w gminnych i prywatnych zasobach. Dlaczego nazwałem państwowy? Bo nie może być gminny. Dlatego, że to Państwo powinno wziąć swoją, że tak powiem, ciężar, oczywiście części współfinansowania takiego programu, a nie można również cedować to dla gminy. Reasumując, od nas naprawdę niewiele zależy, jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy. Oczywiście można się zastanawiać, zawsze się zastanawiać, czy na przykład należy wybudować obiekt jakiś, przepraszam, sportowy za 400 milionów, czy za 400 milionów przeznaczyć po prostu na budownictwo pomocowe dla mieszkańców. Ja nie wiem, ja bym się zastanawiał, nie wiem, czy bym takiej decyzji nie podjął, gdybym miał możliwość po prostu podjęcia takiej decyzji. Nie buduję obiektu, przeznaczam to na przestrzeni paru lat taką kwotę i jakby mam temat załatwiony w jakiś sposób. Reasumując, jeżeli nie będzie tutaj państwowych programów, o czym pani Sadzyńska mówiła również w skali kraju, to naprawdę gminy sobie nigdy nie poradzą, ponieważ to zawsze mówię, nie każdy jest bogaty, nie każdy ma możliwości, jest wielu ludzi, którzy po prostu nie z własnej winy są w potrzebie mieszkaniowej, a zawsze uważałem i uważam, że podstawowo jakby takim podstawowym elementem egzystencji człowieka to jest mieszkanie. Jeżeli młoda rodzina nie ma mieszkania, to po prostu ona źle testuje. A sytuacja jest teraz taka, że młodzi nie mają możliwości wziąć kredytów i na wolnym rynku kupić, bo jest ograniczony kredyt, a po drugie też nie wszyscy mają określone parametry do udzielenia kredytu. Podsumowując, państwo musi tutaj wejść w sposób zasadniczy. Dziękuję pani Sadzyńskiej, bo czas najwyższy, żeby obywatele przygotowali właściwy projekt, po prostu czy projekty w tym wypadku, bo oprócz projektu jakby ochrony lokatorów, powinien być projekt, moim przekonaniem, Narodowego Budownictwa Gminnego, ale jeszcze powiem na koniec tylko tyle. Uczestniczyłem w paru konferencjach, gdzie na zachodzie strasznie dzieci stawiają się budowie osiedli komunalnych. Już tego na zachodzie nikt nie robi po prostu. To kiedyś robiono w Szwecji, tam w Anglii, we Francji, przykładowo 50 lat temu. Teraz raczej się buduje, czy jakby idzie się w układ z deweloperami i w ramach tej umowy pomiędzy gminą a deweloperem na ustalonych zasadach po prostu deweloper 5-10% w danym mieszkaniu po prostu jakby przeznacza i to wtedy gmina jakby decyduje, komu przydzielić. I to jest lepsze rozwiązanie niż budowie takich enklaw, po prostu budownictwa komunalnego. Tak jest na zachodzie, wydaje się, że powinniśmy iść w tym kierunku i tak nawet uważają
większość deweloperów traktuje też tak uważa. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko powiem tak, że my ten temat w 1965 roku żeśmy już wprowadzili, natomiast problem polega na tym, że nie ma chętnych, którzy by chcieli deweloperów, którzy by chcieli tam je sprzedawać i tam je wynajmować. Stąd problem jest raczej pieniądze. No państwo to jesteśmy my i nasze podatki i nie ma specjalnie możliwości, żeby z tego państwa wyciągać jeszcze większe miliardy złotych. Ci, którzy rządzili, to wiedzą, a też rządzili. Proszę Państwa, polityka mieszkaniowa jest programem kierunkowym, natomiast jest niezbędna dla, że tak powiem, funkcjonowania miasta, stąd uważam, że ta uchwała jest rzeczywiście niezbędna, choć pewnie szczegóły to będziemy w trakcie drugiego czytania czy poprawkach. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że odbyliśmy pierwsze czytanie i zgodnie z ustaleniami i z wstępną moją propozycją, która została przez tutaj poszczególne strony przyjęta, określam termin wprowadzenia poprawek na 3 października w